napisałem ci tam Szewska 60. No jestem 68A, Szewska 68A, zapisałem ci. To ja kończę, to zaraz, no to znajdziesz tam. Podwórko. No to hej, na... Szewska 68A, zapisałem ci tam na ten. Wysłałem ci adres. Na... A to z rynku, to jest spoko, znajdziesz to, luzik. Zaraz będziesz, dobra. To na razie, bo już tutaj ten, jadę, ja już tutaj jadę. No dobra, no to na razie. No hej, cześć. Następna piosenka nosi, to też taka z nowszych. Piosenek, która nosi tytuł Kobieta z siusiakiem, co chciała być psem. I to jest oparta na faktach. Chciała mieć siusiaka, więc zmieniła swoją płeć. Lecz zaczęła gorzko płakać, bo siusiak jej nie chciał mieć. Już nie była nim ani nią. Stał się koszmarnym snem, gdyż pojęła Boga winiąc, że zawsze chciała być psem. Kobieta z siusiakiem, co 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 chciała być psem. Jest tak chora? Czy ten świat jest aż tak zły? Ona chciała mieć siusiaka, więc zmieniła swoją płeć. Lecz więc zaczęła gorzko płakać, bo siusiak jej nie chciał mieć, nie chciał. Kobieta z siusiakiem, co chciała być psem. Kobieta z siusiakiem, co chciała być psem. Kobieta z siusiakiem, co chciała być psem. Kobieta z siusiakiem. Dziękuję. Następna
ta piosenka też jest taka jedna z naszych, też oparta na faktach, ale raczej na moim doświadczeniu życiowym. W końcu do czegoś w życiu doszedłem. Są fakty autentyczne. Teraz tym? Tak, tak, tak. A z siusiakiem? A to znaczy czytałem o tym, że była taka kobieta. No to wiadomo, w tych czasach ludzie coraz bardziej są, że tak powiem, no, dziwni, tak to określę. Stwierdziła, że jej płeć się nie podoba, no to sobie zainstalowała te różne, zlikwidowała swoje atrybuty żeńskie, no i zainstalowała męskie, no ale jednak to jej nie dawało szczęścia i w końcu gdzieś tam, nie wiem, może medytowała, może zajmowała się zenem, czy co tam, i doświadczyła Satori, w końcu Buddha powiedział jej, tak, twoje przeznaczenie jest bycie psem, nie wiem, może tam, ona stwierdziła, że ona chce być psem i cały czas to chciała, gdzieś tam ukrywała w swoim wnętrzu i tak dalej. Wyparła to poprzez straszne dzieciństwo i tak dalej, dobrobytu i tak dalej, wyparła to. Taki artykuł czytałem i to tak mnie, po prostu tak stwierdziłem absurd tych czasów i po prostu do czego ten świat zmierza. Absurdalność, zepsuć w ogóle, no i postanowiłem o tym piosenkę napisać. Czasem zajmuję się takimi wydarzeniami dziwnymi we wszechświecie i staram się to opisać, żeby pokazać, w jakim momencie ludzkość jest. Że ludzie tak nie dostrzegają w tej pogoni z jakimiś tam karierami, czy czym tam nie. I tak, że po prostu jest, ten świat jest tak chory. Przynajmniej ja tak postrzegam. Nie wiem, może ja jestem chory. W końcu do czegoś w życiu doszedłem. Się narodzić, uciec z depresji, poczuciu winy, tak rozmarzyłem się w tym betonie. Jakbym był w lesie, wędrując po nim. Nagle poczułem, że to mój koniec. Że mnie zagłada z mych kiszek goni. I pomyślałem, że już niestety pod siebie zrobię. Kiedy tak szedłem, lecz dojść zdążyłem do toalety. W końcu do czegoś w życiu doszedłem. Po
Poczułem szczęście ogromne w sobie. Jakbym co najmniej był w siódmym niebie. Idąc myślałem, że chyba zrobię. Od tego szczęścia zaraz pod siebie.